Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki trygonu Ziemi, byki, panny, koziorożce i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Kochani, w przyszłym tygodniu filmów 48 godzinnych, tak, nie będzie. Będzie tylko czytanie tygodniowe. No cóż, zaczynamy. Sprawy dzisiaj troszeczkę inaczej zrobimy, powiem Wam szczerze. Jakoś tak potrzebuję zmiany, więc jeszcze nie znalazłam ostatecznej odpowiedzi, jak będziemy w inny sposób robić czytania 48-godzinne. Na ten moment po prostu dzisiaj wyjmę dla każdego ze znaków cztery karty jako informacje, co do Was zmierza i jedną kartę, która nam podpowie, jak sobie z daną sytuacją poradzić, ok? Co może, ale nie musi. Pamiętajcie bowiem, moje drogie byki, bo to akurat dla Was, że to od Was zależy, co zrobicie z informacjami, które się tutaj znajdują. Zmiana zewnętrzna, dosyć nieoczekiwana, w której się pięknie odnajdziecie, moje drogie byki. Zmiana zewnętrzna, dosyć nieoczekiwana, która może pokaże coś, może naświetli jakąś sprawę, Wam przyniesie niewątpliwie tutaj, to jest to koło szczęścia, tak to nazwijmy, który przynosi jakąś długofalową możliwość realizacji czegoś. Koło fortuny, słuchajcie, no nie wiem, no wiecie, no jeśli gracie sobie, no to może ktoś coś trafi, że tak powiem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest też taka, powiedzmy sobie, prośba tu do Was, żeby łapać jakieś możliwości, ok? Które dosyć niespodziewanie w karcie wieża nagle się objawiają, tak to nazwę. Jeśli z tym nie czujecie związku, to jest kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć. Dzięki niezwykłej formie intelektualnej macie szansę, żeby po prostu rozpiżyć coś, co było absolutnie fikcją, iluzją i odbudować to potem, szukając nowych pomysłów, nowych możliwości, patrząc na sprawę długofalowo i w ogóle zachowując wielki spokój w tej całej sytuacji, no odbudować, jakbym to powiedziała. Tutaj coś się może nie udać też, ale nie sądzę, żebyście się jakoś tym przejęli, szczerze mówiąc. Coś po prostu, jakieś zmiany, jakieś opóźnienia, tak? Coś nie wypali, ktoś, nie wiem, no po prostu coś niby zaskakującego, na co Wy zareagujecie w zasadzie z dużym spokojem. Także, moje drogie byki, uważajcie na siebie. Koło fortuny niesie za sobą możliwość zmian. Wyszło w pozycji prostej, natomiast przy wieży, gdyby wyszło w pozycji odwróconej, to powiedziałabym, że uważajcie na drodze, ok? Z jakiegoś powodu. Uważajcie na siebie przede wszystkim. Trzymam kciuki, pozdrawiam i jesteśmy w kontakcie. A teraz zapraszam panny. Moje drogie panny. Wow. Ale ładne kielichowe energie, słuchajcie. I tu jest rada 5 monet. Wyjdź z energii 5 monet. Nie trać czasu, nie trać energii, własnych myśli na sytuacje, na ludzi, na miejsca, które Cię nie rozwijają, które niczemu nie służą w zasadzie. Ja często powtarzam akurat, że w energii 5 monet to od nas zależy, jak długo chcemy zostać w tej sytuacji. To jest sytuacja z jakiegoś powodu dla nas trudna. To może być brak pozytywnej energii, brak wsparcia w naszym otoczeniu, brak finansowy, najróżniejszy brak, coś co dotyka. Ok? I teraz ja też często powtarzam, fajnie jest poużalać się nad sobą, no bo czemu mamy się nad sobą nie użalać, kiedy czujemy, że należy dać upust jakoś. To jest jeden ze sposobów, jak dla mnie. Ok? Natomiast też nie ma co za długo, uważam, siedzieć w tej energii takiego, powiedzmy sobie, przygaszenia, więc poużalaj się nad sobą, droga panno, 5-10 minut, a później korona na głowę i do przodu. A dlaczego? A dlaczego, że masz tutaj jakby dużo fajnej energii, która płynie z zewnątrz, miłości, to może być Wasza rodzina, dzieci, partnerzy, przyjaciele, więc na tym bym, powiedziałabym, się absolutnie budowała. Ktoś miły, kto okazuje Wam sympatię, ktoś miły, kto szczerze i jakby zupełnie zachowując czyste intencje, widzi Was, osobę, w którą faktycznie jesteście, z Waszymi wszystkimi mocnymi i słabymi stronami, ze słabościami i jakby z tym, co w Was najpiękniejsze. A z kielichów prosi też jakby, żeby zająć się sobą, jak dla mnie.
troszeczkę pomyśleć o sobie, nie tracić energii, tak jak mówię, na sytuacje, które w gruncie rzeczy wyczerpują nas, nie dostajemy w zamian nic dobrego i zająć się sobą, ok? Macie bardzo ładne karty. Jeśli nad czymś pracujecie zawodowo, jeśli nad czymś pracujecie, macie jakieś nowe pomysły też, bo Paść Kielichów często mówi o nowych pomysłach, bo to jest karta niezwykłej kreatywności, abstrahując od wszystkiego, to tutaj w arcykapłance jest prośba, żeby zostawić to dla siebie. Okay? Żeby jeszcze o tym nie informować otoczenia lub w ogóle się zastanowić, czy informować o tym otoczenia. Że są jakieś kwestie, są jakieś historie, które należy zostawić dla siebie z jakiegoś powodu. Okay? Trzymam kciuki za Was, pozdrawiam serdecznie, ściskam i do usłyszenia. A teraz zapraszam... Jaki pan? Koziorożce, Jezu, przycięło mnie. Co my tu mamy? 6 kielichów. Umiarkowanie. Wow, ale równowaga. Okej, okay. Rycerz była w mojej drogiej koziorożce. Jeśli macie do czynienia ze strzelcem, dla osób, które mają w swoim życiu strzelca lub mają do czynienia ze strzelcem, no to strzelec bardzo mocno objawił się nam tutaj w tym czytaniu dla Was. Zarówno w karcie umiarkowania, jak i w karcie rycerza buław, więc to mogą być no, szczególnie ważne informacje. Natomiast powiem Wam szczerze, rada dla Was i zacznę od tego, mojej drogiej koziorożce, to jest po prostu działaj. Weź sprawy w swoje ręce i działaj. Masz 6 kielichów, które w zasadzie mogłoby oznaczać, że część z Was popada w jakiś sentyment, wspomina przeszłość, ale myślę sobie przy reszcie kart, że to jest, że dzięki jakiejś uprzejmości, dzięki jakiemuś dodatkowemu gestowi z własnej strony, takiemu, gdzie nie zakładamy, że to musi od razu do nas jakoś wrócić, po prostu robimy coś bezinteresownie, uda się odmienić jakąś sytuację, odzyskać część jakiejś inwestycji, pozyskać jakieś dodatkowe środki albo po prostu odzyskać coś innego dla Was ważnego. To nie wiem, może to dla kogoś ma znaczenie. Że bycie uprzejmym przez następne 48 godzin będzie dla Was ważne z punktu widzenia zmiany sytuacji, odzyskania równowagi, odzyskania harmonii, odzyskania jakiejś osoby lub odzyskania czegoś dla Was ważnego. Okej? Po prostu. Zachowywanie spokoju, dbanie o spokój własny też i... No i właśnie ta uprzejmość. Sprawy z dziećmi też, słuchajcie, zwróćcie uwagę na dzieciaki. Trzeba może im poświęcić, okazać uczucia albo poświęcić troszkę czasu. To też jakby się tutaj zarysowało. Uważajcie na siebie, moje drogie koziorożce. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.